Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy u kolegi Andrzeja Walędziaka w Starogardzie, w oddziale 074 Starogard Gradzki Kociewie. Ląd akurat mamy o dystansie 150 km, tak? No nie. Czy skrócili? Nie. Miał być 150. Witam wszystkich hodowców. Jest 8 września, miał być lot z Bobolic. Tak? Miał być lot z Bonina, to jest Koszalin. A ze względu na pogodę, jaka była zapowiadana, zarząd zmienił do Bobolic. Bobolic. To jest właśnie, bo patrzyliśmy na radar pogodowy, akurat to jest taki kanał wolny od deszczów. Naprawdę była kiepska pogoda, powiedzmy około 8 była pogoda, ale powiedzmy wiceprezes spraw lotowych nie zdecydował się wypuścić. Nerwy, jak to u każdego hodowcy, bo każdy hodowca wozi te gołębie, gdzieś tam trenuje. No stara się, chodzi. Poświęca się. I stracić w głupi sposób, to by było ciężko. Na to, że gołębie będą przywiezione do domu, bo przez 2 godziny była taka ciemna chmura tu nad nami, że już były głosy, wieziemy gołębie do domu. Dałem 62 gołębie młode. A to był który lot u was w oddziale? Jest to czwarty lot. Czwarty lot, jeszcze zostały dwa czy jeden? Jeszcze został jeden. Jeden, a jakiś jeszcze dodatkowego nie ma, jakiegoś takiego? No pewnie może zobaczymy. Zrobicie. A ile oddział cały dał gołębi? Na ten lot poszło? Akurat ja nie interesuję się tym, ale tydzień temu było prawie 4900 gołębi. Młodych? Tak. No to dobrze, bardzo ładnie. To około... Ale u was jest chyba ze 150 hodowców. No, być może jest hodowców, ale leci około 110. Z małymi tam różnicami, czasami 95, 100 kilka włoży. No 5000 gołębi mamy samochód z przyczepą, także to wszystko jest pełne. Nie? A jak tam loty w tym roku właśnie, zacznijmy może od lotów gołębi starych, bo nie mieliśmy możliwości u ciebie być, ale zawsze też nas to interesowało, wielu hodowców też w Polsce jest zainteresowanym, jak tutaj idzie. No te gołębi mieliśmy naprawdę sezon w sumie udany, oprócz jednego lotu, tego maratonu drugiego. Część Polski puściła w poniedziałek i to była znakomita decyzja. Myśmy puścili w niedzielę, lot był trudny, konkurs się skończył w pierwszym dniu, ale niestety trochę gołębi naginęło. One wracały długo, są hodowcy, którym jeszcze wracają, i tam wisi kilka gołębi. Niestety był bardzo trudny lot. Co można powiedzieć, skończyłem na 7 miejscu. Pierwsze miejsca kto okupował? Test? Ci sami hodowcy co w latach poprzednich? Pierwsze miejsce, wręcz rewelacyjnie, do ostatniego lotu leciał Tadeusz Bańko. Tadeusz leciał... No my go tu poznaliśmy u ciebie, jak był z gołębiami. Tadeusz to... leciał rewelacyjnie, jeszcze do ostatniego lotu prowadził, tak jak mu nie wychodziły, jego piętą helesową były maratony. To Tadeusz, nie chciałbym tu kogoś pominąć, ale zdaje się, że chyba obydwa maratony wygrał, albo był pierwszy i drugi z tych maratonów. Także naprawdę miał bardzo udane przyloty, miał i pierwszą nagrodę z maratonu. Ten ostatni lot był taki trudny, że zarząd zdecydował się, mieliśmy kończyć 500-ką. Zarząd zrobił 350-kę przy tak dużym oddziale, jaki u nas jest. Przy wiatrach w lewo czy w prawo, Tadeusz nie obronił się. Czyli skurę, drugie miejsce, trzecie? Na trzecim miejscu. No, ale to, a pierwsze kto zajął wtedy finalnie? Na pierwszym miejscu jest chyba Grochocki, ze spółka Grochocki. No ale to też nazwisko znane, to utytułowany hodowca, także przegrać z lepszymi lepiej niż z kimś, kto po prostu gorsze wyniki ma. Jeżeli jest plan, powinien być realizowany. Tutaj sąsiednie oddziały, Czczew czy Nowe, zrealizowały plan do końca. U nas jest zawsze jakoś tak, mamy w tym roku same loty, na młode loty po 100 km. Dlatego to chyba faktycznie będzie dodatkowy lot na 500. Aha. A teraz, a ile młodych gołębi miałeś na początku? Bo mówisz teraz, kilka. To nie duże straty masz, czy tak jeszcze, czy jakieś w ogóle zostawiłeś? Tutaj zostawiłem, ale tu jakieś oblatywacze są, ale gdzieś poszły. Tydzień temu zgubiłem 4 gołębie, na pierwszym jeden, na drugim jeden i jeden gołąb w tygodniu mi zginął. Widzę, z tego gołębnika lecisz właśnie, co za plecami tutaj masz? Już kilka lat lecę, tu się młode dobrze czują, ale tutaj jaszcząb mi bije. Na tym drzewku siedzą wróbelki i nawet on dzisiaj tutaj był. Te wróbelki bierze, że tak powiem. Zobaczą tutaj. Mam piękny film nagrany, jak jastrząb, siedzimy sobie śniadanie, jemy, patrzymy przez okno, córka mówi, tato zobacz, jastrząb siedzi. No, to był taki wróblarz.
I on dosłownie omijał... Czy to pustułka, bo pustułka lubi właśnie wróbelki. Omijał ten krzak kilka lata w koło, nie? I tak płoszy je, próbuje je wypłoszyć, a one nic sobie śpiewają. No ale obserwujemy, ja tam go nagrywam i on znowu... I wreszcie wpadł do krzaka, zrobił się pisk. I jakiegoś tam porwał. No, oczywiście. A masz ten film na internecie u siebie na stronie? Nie. A to nie, może, nie, może nie. Wstawisz, to go podlinkujemy, to pokażemy tą ciekawostkę. Ale naprawdę to była taka bitwa jastrzębia z tymi wróblami. One sobie nic z niego nie robiły. Do czasu, aż wpadł do środka i... A jak ze zdrowiem gołębi młodych tutaj u ciebie w tym roku było? Bo to zawsze jest nie taka pięta tak, achillesowa hodowców. Nie było tak źle. W tym roku takie modne były... Taki modny temat był to srebrna woda koloidalna. Srebro koloidalne. Ja mam urządzenie do srebrnej wody, do zakwaśnej wody. To jest urządzenie... To pokażesz nam, mam nadzieję, czy... No to wyłącz na chwilę. No wodę już pokazaliśmy ten i też jak tam wygląda? Nie, to powiemy, ale tutaj powiedzmy tak jeszcze, Andrzej, bo my nie powiedzieliśmy, że gołębie wystartowało o godzinie 11, tak? Aha, to poczekaj, tutaj chcesz coś... Nie, pokażemy to właśnie, jak wygląda tutaj. O, to parę gołębi zostało. I zobaczmy, żaden, żaden skomplikowany gołębnik, ale tutaj co ciekawego masz właśnie, zawsze było tutaj osunięte, teraz widzę, masz tymi poliwęglanami osunięte. Nie ma przeciągu. Nie. Ale za to jest, widzę, że taka atmosfera, że to... No kurzu też nie ma tego, no... O, tutaj masz takie ciekawostkę, bo tutaj zobaczmy, one nie są dobite, tylko są po prostu na takich dystansowych śrubach oddalone. To bardzo dobrze się sprawdza. Tak. To, w ten sposób. Uchylne. Jeżeli z tej strony ja mam słońce, to jest schód w tej chwili. Mhm. Jeżeli ja to odchylę w ten sposób, to ja widzę, jak zupełnie kurz wychodzi. Mhm. Po południu... Zamykasz. Po południu mogę sobie zamknąć i otworzyć to. Ale szczeliny to są zawsze też, tak? Te szczeliny są zawsze i sobie po południu otworzę w ten sposób, bo słońce mam w tu. Z tej strony, czyli ty podążasz za słońcem z otwieraniem. Bardzo ciekawe to. To ma sens, no tak dokładnie. Ja taki na kółkach miałem, no. A po południu otworzę sobie tę część. No bo ty masz na stałe, ja miałem na kółkach, ale metoda dokładnie ta sama. Ja też, ja powiem szczerze, ja sobie skorzystam właśnie z tego doświadczenia z tymi dystansami, bo to jest bardzo ciekawe. To mi robił kolega Piotr Tuchlin. Mhm. Kolega Piotr Tuchlin to jest zupełnie temat na film. Kolega Piotr pracuje w Belgii. Gołębiami opiekuje się jego siostra i ciocia. On tam pod Skarszewami mieszka. Czy teraz się postawił... Mieszka w Koźminie. Pod Skarszewami, no. Piotr mieszka w Koźminie, to jest tu koło Zblewa, lata w tej sekcji, gdzie Czesław Kurs-Lewis do ostatniego, do tego maratonu prowadził. Ciotka 75-letnia i siostra, która się nie zna na gołębiach, gniazdówko, leciały bardzo dobrze. Piotr wybudował sobie przepiękny gołębnik. Bardzo taki nowoczesny, może nie jest wyposażony w środku, ale przez pewnie jesień, zimę sobie... Z tego co mówisz, to się sprawdza. Może go tutaj na zdjęciu, co? No możemy pokazać, jak masz tu, to nie ma problemu. Pokażę. Gołębnik Piotra, kolegi Piotra Tuchlina. Staramy się z Piotrem skontaktować, jak będzie w Polsce, podjedziemy. W budowie. Mhm. Tak. Klasyczny taki ogrodowy. I teraz pokażemy tutaj, jak Piotr pewnie nie mógł spać, sobie zrobił zdjęcie. I na WhatsAppie widzę przesyła cały czas. I na WhatsAppie tu przesyła. Jak go budował, kolega przyniósł mu dwa gołębie, tak zwane przybłędy do wypuszczenia, żeby wypuścić. To tak im się podobały, że cały dzień tam siedziały. Nie? Czyli może będzie jeszcze jakieś ładniejsze zdjęcie gdzieś. No tutaj, tu widzimy. O, tu, tylko, że... tu ma ładnie pomalowany. Widzę, wypuszczanie ma od... Wiesz, a wolierę ma, czy woliery planuje będzie, zabudować? Tu będzie gołębi właśnie rozpłodowy, tu będzie wolierka, troszeczkę dach będzie niżej. Sam budował go, czy ktoś? Sam. No, Piotr się takimi rzeczach zna. Piotr budował sam, z małą pomocą. Jak pokazał, ja mówiłem do niego, czy ma film, mówię, tylko ma zdjęcia. Bo to by było, można ładnie pokazać, nie? Jak Piotr to budował. Dobrze. Także jest... To sobie z kolegą Andrzejem zaczęliśmy oglądać gołębniki, tutaj jak wodę srebrną, a teraz tu ja patrzę, taki jakiś popiół dodał, nie wiem co to było, ja się śmieję, że takie czarne, a mówi to taka zwykła karma, a to jest Immunobuster. I co to jest? Immunobuster to jest na produkt z firmy Renflit na przewód pokarmowy.
A to on pana, to bakteria, czy co? Nie, on po prostu wchłania toksyny z jelita. Aha, czyli oczyszcza tak jakby. Pesterylizację jelita. No, popatrzmy. No. Czyli tak, i teraz to będzie tam czekało na te gołębie, tak? No, dostaną jak, o ile przyjdą. No na razie nie mieliśmy sygnału, żeby... 12.35 gdzieś jest. 12.30, gołębie są w powietrzu. Półtorej godziny. 12.37 jest dokładnie. Latają te kormorany, coraz więcej kormoranów jest. No, to ryby wyżerają. Nie, to tam żartujemy, ale ten... Nad nami kiedyś nie latały, a teraz tego naprawdę chyba jest za dużo. I co, straszą? Nie, kiedyś nie, po prostu nie było tutaj, na naszym terenie kormoranów nie było. Ale się klimat u nas zmienia, nie? No, to też prawda nie, taka. No tak, coś takiego, jakieś tutaj warzywka. Tak się śmiałem, bo to takie ciemne, a warzywka jakie tutaj, co to jest? A warzywka, no wiadomo, buraczek jakiś tam. Taki intensywny zapach czuję, też czosnku chyba trochę, co też jest? Nie. Tam pewnie jakieś masz składniki tajne ukryte, co nie mówiłeś. Absolutnie żadnych. I to jest na ile gołębi? Na te 60 właśnie? No to moje 60 gołębi. I one dostaną to tylko, to jest te po powrocie i dopiero resztę tak, wieczorem? Już? Wieczorem jak się najedzą, jak ten co nie przyleci, to może trochę grytu dostanie. Rozumiem. No to będziemy czekać tutaj właśnie. Czekamy dalej, tak, tak. No, może zaraz, może zobaczymy, na chwilę przerwiemy, zobaczymy na internecie, jak tam radar opadów. Mówiliśmy, że gołębie odleciały znakomicie. Bo 11 startowały, przypomnimy. Startowały przy tych wszystkich troskach, nerwach, ale tam zadzwoniłem do kolegi, on ma jakiś tam kontakt z kabiną, z obsługą, że rewelacyjnie. Odeszły. Cała nasza banda. To prawie 5 tysięcy gołębi poszło w kierunku domu. I nie? Oby tak właśnie przyleciało, duże, żeby jak najmniejsze straty były, bo to... No tak. Tak jak mówiłeś, hoduje się, je, chodzi przy nich, chodzi i tak dalej. Stara się i wiadomo, każdy gołąb pojedynczy nawet jest stratą dla hodowcy. Tak, tak, dla każdego hodowcy, czy to będzie mały hodowca, czy duży. Oczywiście. Tylko ten, kto się napracował, wie, doceni to, ile to trzeba czasu poświęcić, ile no, tak. energii, uwagi, tak, żeby to po prostu wszystko tak zaskoczyło. No mówi, widzisz... Człowiek wywozi te gołębie, chodzi przy nich, sprząta, karmi, dba o zdrowie, a no i wtedy każdy czeka na tą niedzielę, niedzielę, sobotę, żeby była ta zapłata. A jak nie ma tych lotów, to ciężko. Ciężko. A powiedz jeszcze, ta pogoda chyba coraz no taka, no, trzeba... są anomalia, duże, tak. duże te skoki temperatur i takie... dzisiaj trzeba mieć tego nosa, bo przykładowo, jeżeli chodzi o nasz tutaj okręg gdański, wczoraj Kościerzyna miała lot, powiedzmy, że tam 300 km, 290, piękny przylot, mieli 10.40, siadały gołębie, konkurs trwał 30 minut, bardzo udany. Czasami trzeba po prostu wyczuć, jeżeli nie ma pogody na niedzielę, zrobić w sobotę, nie? Tak jak się... Już teraz jest wrzesień i te pogody będą coraz gorsze. Są to właśnie, że wieczorami zimno, a w dzień potrafi jeszcze być do 30 stopni ponad dojść. To no, są takie tak, duże skoki. No ale jeszcze jak już jesteśmy przy gołębiach właśnie, to powiedzmy tak, bo nie zapytałem się, bo wiadomo, że u ciebie kiedy byliśmy, bo miałeś te stare swoje linie, te rasy, które się sprawdzały. Tutaj mieliśmy takie samiczki pochodzące z tego rica, gołębie, tak to nazwijmy. To były też tak, te tak, inne, tak. to się sprawdza, ale nowe też masz. O nowe coś jakiego, bo zawsze, że wiem, że coś wprowadzasz nowego. Jak każdy hodowca, no... Gołębie, które w tym roku odrobinę się pokazały, to jest to gołąb ojciec belgijski ptak, właśnie od Piotra Tuchlina. Piotrowi dziękowałem, ale za twoim... Ale z jakich to, bo może to on Kustersa miał, Rika Kustersa? Rika Kustersa z ciemnych gołębi, to są... Rik Kustersa, ja pamiętam je, bo, no, bo rodowody przysyłał kiedyś. Na taką moją tutaj gołębicę. Miałem cztery młode, jeden gdzieś się odsiał, a tu jest gołębuszek, ma dwa gołębie, mają trzy konkursy, jeden ma dwa. I ten jeden cały czas tu pierwszych pięciu gołębiach u mnie siada. U nas w sekcji jest pierwszym lotnikiem po trzech lotach, a w oddziele jest piąty albo szósty. Wyglądały dobrze, mam nadzieję, że też się pokażą. Ale przede wszystkim... W zeszłym roku mieliśmy tu takiego rodzynka w naszym oddziele koło kolegi Wiesława Wojciechowskiego, samiczka dwuletnia. Jedna, druga maraton miała 0,85 koeficjent. To jak mój jeden z najlepszych. Tą nagrodę ja sprawdzałem. To jeden... Jeżeli ktoś ma lepszego gołębia na świecie, niech się odezwie do mnie. Ja kategoria pół maraton. Rok 2018.
sprawdzałem na pipie sobie, najlepszy gołąb zachodni miał chyba koeficjent 4 w roku 2018 za jeden sezon. Mówimy o sezonie tylko 2018. I tutaj masz też... Ta gołębica była pierwsza na 6 tysięcy i druga na 3,5 tysiące. I tutaj masz u siebie dzieci ja jej, czy rodzeństwo, czy wnuki? Z kolegą Wiesławem się tak dogadałem, że zaniosłem mojego samca do niej, do tej gołębicy. Aha. I pierwszymi jajkami się podzieliliśmy. Pierwsze jajka były Wiesia, drugie były moje. I wtedy jeszcze sobie wziąłem dwa młode ponie i on zaparzył ją na ojca swojego. Mhm. Czyli taki inbred. Tak, i w tym roku jeszcze zaniosłem mojego samca innego. Tu takiego mam białolotka od Tadzia Mańkuckiego. Tutaj blisko, po sąsiedzku, spod Zblewa. To tak generalnie, no, kolega Mańkucki, przypomnij, to też nazwisko w Polsce, w GMP, był bardzo wysoko. Czołowy hodowca, w tym roku też Tadeusz leciał dobrze, lata, przez wiele lat lata rewelacyjnie, ma bardzo dobre gołębie. I jak tu mówię, że Wiesia gołębica była druga z maratonu, oczywiście w półokręgu, bo okręg gdański był podzielony w zeszłym roku na dwie strefy. To gołąb, który ją pokonał, to był gołąb Tadeusza Mańkuckiego. I po tym gołębiu też sobie ściągnąłem dwa młode. I te się pokazują teraz? Tu można powiedzieć, że się pokazują, nie pokazywały się, ale tydzień temu gołąb z dwóch Tadeuszowych, bo sparzyłem, bo w sumie ściągnąłem trzy te gołębie, gołąb Tadeusza się wkręcił jako pierwszy. O. Także na razie dziękujemy, będziemy patrzeć i za chwilkę przejdziemy jeszcze, jak będzie czas, porozmawiamy może, bo patrzymy tak nerwowo właśnie w te kierunki, czy coś nie nadlatuje. Mamy już trzecią godzinę lotu i tu się jakieś gołębie pojawiły. Chyba to kolegi, chyba to twoje, Andrzej, co? To nie są te? Kurde. Aha, tu się jakieś, te tutaj tu latały wcześniej takie, czyjeś. Tu my czekaliśmy właśnie, bo kolega Piotr miał już trzy gołębie, a to jest 15 km chyba wcześniej, 13-15 km wcześniej, coś takiego. Tu już się, w mieście tu już jakiś jeden gołąb czy dwa się pojawiły. Kolega Andrzej jest trochę załamany, bo mówi, no co, ciężko. Wie, że jak nie ma po trzech godzinach, to gołębi za dużo ich nie przyjdzie. Też jeszcze właśnie rozmawialiśmy z kolegą Wudzikiem właśnie, bo też tam w Kosakowie właśnie, kiedy byliśmy na locie, mówiliśmy, to przy okazji dowiedzieliśmy się, że też z podobnego punktu puszczały oddziały z Elbląga i chyba z Wejherowa. O 7.30, to też do tej pory teraz Maciek mówił, że nie mieli, a oddział Kosakowo z 059 Gdynia Chylonia Kosakowo, oni też jak się nazywa, oni nie wypuścili, cofnął się samochód z gołębiami. Tutaj natomiast o 11 zostały wypuszczone, troszeczkę z miejsca, nie tego, które było planowane troszeczkę wcześniej, ale gołębi nie ma i to jest właśnie takie deprymujące. Właśnie szkoda, ale jeszcze poczekamy tu spokojnie. Jakieś tam pojedyncze zgłoszenia są na razie? Będziemy w każdym razie cały czas czekamy. No, jakiś gołąb tutaj krąży, o, to jest prawdopodobnie tutaj kolegi Andrzeja. Tutaj z gołębiami jest krucho, tutaj jeżeli powiedzmy, tutaj mówimy o oddziale Starogardańskiej Kociewie, patrzymy, jest godzina 14.18, czyli 3 godziny 18 minut, tak, to jest gołąb stąd. Popatrzymy sobie jeszcze, schowamy się troszeczkę, żeby go też nie wypłoszyć, a tutaj Andrzej wypuścił teraz na podpuchę, to dwa będziesz miał, nie, to jest ten jeden to jest na podpuchę, tak? Specjalnie wypuścił go kolega, żeby ten gołąb sobie mógł tutaj swobodnie wejść. Ale gdzie on jest? Krąży? A to tamte siedzą na dachu. Ta jest z lotu, ale ja się schowam, trochę dalej odejdę. Tam widzimy, siedzi ten gołąb tam. No tutaj ciężki widać będzie lot. To widać po innych tutaj oddziałach, przylotach gołębi z północy właśnie, ciężko idzie. Odległość nieduża, 120-130 km, ale widzę gołąb, widzę, mimo tego, że 3 godziny 18 minut był w powietrzu, to za bardzo nie chce wejść. Popatrzymy jeszcze, ale on z którego kierunku przyjechał? Gdzieś stamtąd, nie? Z miasta tak jakby. Z drugiej strony, tak jak kolega Bańki przyjechał,
My tam patrzyliśmy w tym kierunku, co lot się odbywał, ale tam tego gołębia nie było. O, widzimy, ale teraz on sobie dochodzi. Jest drugi, jest. Też białolotek, z białą główką taki, nie? O, odbiło go już i... A nie, tu jest ten płowy, taki psłowy, pstry. Aha, to i był, pamiętam. A to jest jego młody. O, czyli dwa gołębie już mamy. A to jest też odbiło. Pochodzenia Szmita z Czerska, z tej, z jednego rodzica, co tam na tym rogowie. Aha. Ja miałem od Szmita, kolegi Szmita, przepraszam, gołębia i... O. A też przyjechał chyba nie z kierunku, bo tam cały czas patrzyłem, go nie było widać nic, ale już są chociaż dwa. Tutaj jak kolega Andrzej wróży, do wieczora to kilkanaście doleci. Reszta oby tam... Ja już jestem załamany. O, po Andrzeju tak jeszcze tego nie widać aż, ale to jest, wierzcie mi koledzy, że to na pewno każdy, kto hoduje w ogóle nie tylko, że gołębia, ale jakby takie straty mieć, to po prostu dużo nie ma, to ciężko. To nie wygląda to dobrze. Mhm. Pojedyncze gołębie gdzieś tam. Że... Popatrzymy, co jedzie. Tutaj mieszka kolega Bańko. No i tu widzieliśmy gołębie. 600 metrów ode mnie. Mhm. Tam za tym. Tak, a jego gołębie leciały dwa z miasta. Wolno z drugiej strony, powiedzmy od Tczewa przelecone. I tak się kapnąłem, żeby jego, bo tam zaczął jeden troszeczkę tymi skrzydełkami klepać, jak to się mówi. Domek zobaczył. Tak, mówi, dwa przyleciały od swojej strony. No, to widzicie, skąd już gołębie nam... Dolatuje. A zobaczmy, jedzą chociaż? Tak widać, jakie kondycji są. O, jedzą tu. Zobaczmy. Sobie. Ten pstry. A w wodzie coś masz dla nich, czy nie? Czy tam jest sama woda? Tak, jakieś elektrolity. Ten pstry to jest, mam z takiego... Ale nie wyglądaj, przepraszam, że przerwę ci tak, że zmęczony mocno. One leciały dużo. Przygotowane tak. Te gołębie. Bardzo dobrze przygotowane. Zmoczone też nie są, także na żaden deszcz chyba nie trafiły. Chyba są wilgotne. Są? O, takie. Bo tutaj na trasie niby nie było, ale po, tutaj. Rodzeństwo, ale jak tego, tam... rodzeństwo tego pstrego, dwa gołębie 60-61, bo już zapamiętałem, naprawdę dobrze leciały. A ten do tej pory się nie pokazywał. No patrzymy, czekamy na kolejne ptaki. Pojawił się trzeci gołąb, oczywiście też nie z kierunku, już tam z nadmiasta. To jest ten jeden, co przyleciał wcześniej, ten drugi. Jak tam wygląda? No, zielone są. Ale jak tak mięśnie, czy coś? No, ten tu krąży. O, jest, siadł. Trzeci już będzie. Czwarty też? O, jest też. Ale wszystko już z przeciwnego kierunku. O, ląduje. Ja się schowam, to może tutaj głębiej pójdę. O! To ta płowa to samiczka? To płowę? To samiczka to płowa? To co mówiłeś? Kustersa. O, odbił się. To już cztery masz odbite? Trzy czy cztery? Cztery, no. Czyli te wszystkie, co przyleciały na razie. 60. Lotek pierwszego lotnika w sekcji. A to jest jego brat starszy. Może jeszcze trochę przyleci. Przylecą. Tylko mówię, wszystko my się spodziewaliśmy z tego kierunku. Proszę? 10 minut przynajmniej minęło, co? Więcej chyba nawet. Ja zaraz zobaczę na zegarku. Jest 14.38, to około 20. Chyba 18. Nie, no 10-15 minut, no. Wtedy dwa, teraz dwa. No. Też koledzy chyba za dużo nie sygnalizują nawet tutaj, nie? Piotr Tuchlin tam z tego miał ile? Trzy, a później już nic. Tutaj Tadeusz chyba też miał bańko dwa.
Tam jeszcze ktoś w mieście pewnie też takim kapie. Będzie patrzeć cały czas. A wszystko my tutaj też widzieliśmy, kiedy czekamy na te gołębie kolegi Andrzeja, to patrzyliśmy cały czas, tu jakieś takie małe grupki po 4-5 gołębi lecą i wszystko leci właśnie z kierunku tam Tczewa, tak z nad miasta. Będzie teraz nauczka dla działu, że jeżeli jest taka pogoda zapowiadana na niedzielę, to lepiej ten lot przełożyć na sobotę. Albo w ogóle na taki dzień, że... Albo w ogóle, bo jednak... Tym bardziej, że mamy do dyspozycji dużo i tych, znaczy nie ja, to wszędzie to o opadach. Masz radar, masz ten... No to strona radar, no. Nie, to tam jest, to jest na stronie internetowej, tam jest pełno WETR-D, tam jest masę serwisów pogodowych, można to przewidzieć. O ten, kto aż tego wyciągnęłeś, jak się ładnie tutaj Samczyk bierze, ten stoi, piórka tutaj. Taki nakrapiany białolotek. Lecą. O, widzisz, o jest tak, jeszcze jeden. Tak. To. O, pięknie szybuje. I też z nad miasta. Nie, tu wraca już od Tczewa, czyli jakby no, to, północą, no, północą. W gorszą pogodę jakby wleciało. Bo tam jest właśnie fala. Bo tu jesteśmy na skraju, na radar pogodowy pokazuje tutaj cały czas wokół Starogardu, tylko od w prawo, na wschód jest. Tam deszcze. O, o, będzie lądował. O tu, z tej strony. Się pojawił. No, też odbity. Chyba 90 albo 91. Tam widzę dalej też. To jest po córce nie. Tej maratonki od Wojciechowskiego. Aha, to co wspominaliśmy tutaj wcześniej. Tak. To jest po tej wnuk tej maratonki. Też widzimy też piękny dym tam jest po sąsiedzku niejako. Czyste powietrze, tak. Znaczy nie to, że w Polsce, no w sumie są jakieś meble, widzę, stare do spalenia. Bo tak czuć, że to płyta meblowa. Może nawet nie stare jakieś odpady i to tak się no już spala. Żona mówi, ty zlikwiduj te gołębie, bo ty kaszlesz. Aha. No między innymi, no. To się wszystko... O, patrz tam. To będzie, nie, to jest czyjś tam gołąb. A, to leci do mojego kolegi Artura. O. Także będziemy patrzeć. O, tu są dwa jeszcze. Teraz to się pojawiło tych trochę takich pojedynczo przylatujących, czy tak w grupkach po dwa, trzy gołębie takich ptaków. Myślisz, że się któryś cofnie? Nie, chyba nie. Z tamtych nie. Dobra. Gołębie krążą. Jeden jest na pewno z tego gołębnika. A drugi. Czy się tylko nie włoży na ogonie? Zobaczymy. To tak nie wygląda właśnie. Ten pierwszy to raczej stąd. Godzinie, czy jeszcze więcej, jeszcze potrafią. Jeszcze zobaczę sobie krążyć. Zobaczmy, czekaj. 14:45, czyli prawie 4 godziny. No. Zaczynają wychodzić te gołębie stamtąd. Aha. Tam właśnie w tym kierunku, tutaj w okolicach Starogardu na granicy właśnie są, cały czas radar pokazuje pogodowy, że jest ulewa, deszcze. One skubańce z tamtego kierunku właśnie lecą. O. A ten nie pojawił się. Nie, tu jest o. O, słońce nawet się zaczyna pokazywać troszeczkę. O, ale jeszcze krąży. Nie wiem, czy ten drugi gołąb jest też mniejszy. Chyba nie, a może? Zobaczymy. On tu jest, ten już tu gdzieś jest, ten. Czy ja tam przejdę, bo wtedy mi nie będzie, kamera nie będzie mi pod słońce. Nie, to chyba też jest od ciebie. Koledzy wróble czekają, widzę. Koleżanki, koledzy. A ten... Tamten chyba nie jest od ciebie. Tu jest bardzo ciekawy gołąb. Tu jest po synie maratonki, po moim 412. I po córce... Ale chyba doleciał jeden jeszcze. Po córce...
tego ojca tej maratonki, czyli to jest bardzo bliskie pokrewieństwo. Tego Wojciechowskiego. Tego Wojciechowskiego. Co mówiliśmy. Tej samiczki. No chodź. Teraz się pomieszały z tym, które jest po sąsiedzku. Gdzie? Bo tam jest też grupa, ale to patrzmy na tego w każdym razie. O. Odbił się, wprawdzie nie chce wejść jeszcze skubaniec, ale to już jest tylko kwestia czasu. Ale te gołębie miały dużą szybkość, tak około 15 gołębi szło. Szczech puścił godzinę chyba po nas. Ale to też jest ciągle 3 godziny. Być może to były czeska, naprawdę miały piękną szybkość. Było widać, że jakby wiedziały kierunek, jakby się pobudziły, nie? No, sześć. Ten drugi się okazał jednak nie stąd. Jeszcze gdzie ma gdzieś paczek, tam są, to są nie wiem, czy to są zloty, czy to są, widzisz? Ta sama grupa jest tam na... No widzi, aha, tam. Nie, to chyba z lotu też. Tam były z lotu. Czy może następna grupka idzie? Przez dwa gołębie się następne pojawiły. No. No. Stresny. Miałem czysty schet, wziąłem tylko gołębia do ręki. No to klasyka. Andrzej, bo ty i tak masz jasny, ale przypomnij sobie, że każdy w garniturze czy jakiś ciemny, to od razu się robi biały brzuszek, nie? Popatrzymy. Ty mówiłeś dwa, tu jeden taki białolotek lata, widzę. Ten białolotek to jest ten, co mówiłem, to jest rat tego chłowego. Aha. To jest rat tego chłowego i to jest... Więcej gołębi jest dzikich na niebie. No. A te jeszcze mają siłę latać, zobacz, 4 godziny w locie prawie. No nie wiem, bo tam nie wiem, czy to są mały, czy tam jaszczur wygląda. Ale jest to wygląda. Tu jastrzębia nie widziałem, ale... O, tu są te dwa. Ale wszystko z najróżniejszych kierunków, tylko nie po tym kierunku, skąd my się spodziewali. No teraz to już się spodziewamy z nadmiasta. Z przeciwnej strony. To nie ma co dziwić, że w Rogowie wygrał gołąb kolegi Schmidta. One są na takie ciężkie loty. Tam było ponad 500 km z tego, co ja pamiętam, nie? O, odbity. Dwoje gnieździaków, ten Płowie i ten Pstry. No chodź. I tam jeszcze został jeden niebieski. Chodź. No, to jest stadio Mańkucki. Kolega Tadeusz też nam sygnalizował też, że miał gołębie. Te, ale też nie, taki nie ma żadnych grup takich wielkich, tylko po kilka sztuk. Tak jak tu widzimy, jeden, dwa. Jak mówiłem, mój kto to mówił? Kolega był chyba Piotr. On nie ma chłopak czasu, przyjedzie raz na miesiąc, raz na półtora. Panie Andrzeju, pan jest na po numerach, pan wie po jakiej parze, który jest. Tak jak kiedyś dałem młodego, ty się pytałaś jakie sprowadzone gołębie. To w locie jest gołąb po gołębiu od pana Koczara z oddziału Tychy. Pan Koczar miał dwa lata temu miał samicę, która była w maratonie rewelacyjna. W tym ich rejonie takim dużym, no też na 9 oddziałów pierwsza i z jednego to była pierwsza, z drugiego była szósta. W tym pierwszym roku nie wysłali mi tych młodych, zapomnieli, tam lotuje ojciec z synem. I w następnym roku wysłali mi, tak w zeszłym roku przysłali mi dwa gołębie. I po tym jednym wyciągnąłem dwa młode i
i jednego zostawiłem sobie, a jednego dałem właśnie Piotrowi Tuchlinowi. Pytam się, Piotr, jest ten młody? Panie Andrzeju, ja muszę sprawdzić. Bo nie wie. Bo nie wie, no nie ma czasu. Jak nie ma czasu, to ten. Ja tam parę razy dziennie do gołębnika wejdę chociaż chwilę. Ja lubię każdego, ja lubię sobie gołębia do ręki wziąć, spojrzeć na numer. I wtedy w ten sposób się zapamiętuje, co jest po czym, do zeszytu wtedy zajrzeć, luknąć. Ile mamy? 8 gołębi, tak? 8 gołębi. Pomału chyba będziemy kończyć też, bo... przykro mi, że trafiliśmy na taki ciężki lot. Nie będę tu Krzysztofa trzymał. Nie, ale to też jeszcze o wodzie srebrnej się dowiedzieliśmy dużo o innych rzeczach. Także... No, o tej wodzie tak, to rzeczywiście na pewno ta woda srebrna zrobiona, ta woda koloidalna srebrna jest wskazana dla gołębi, ale nie może być z tego, co już potem nie może być ta z apteki. Musi być zrobiona w ten samemu. Nie? Gołębie są w dobrej kondycji, bo przylatują, widać, że jeszcze krążą. Do wieczora pójdą gołębie, tylko szkoda, że to tak wyszło, jak wyszło. Nie? Oj, nie mogliśmy pokazać. Andrzej, będą na pewno jeszcze dochodzić. Nie mogliśmy pokazać klasy tych gołębi, bo... Dzisiaj chyba nikt by nie pokazał, bo widzieliśmy, tak jak po sygnałach od kolegów, tu pojedyncze sztuki siadały. Przed chwilą tutaj mój bratanek pisał SMS-a, wujek, masz coś? Oni dali tam 20 kilka gołębi, razem chyba w tej miejscowości dali z 60 gołębi, dwóch hodowców nie mają tak. Także ja co, koledzy, Krzysztof, serdecznie dziękuję. Nie ma za co, mi bardzo było, bo... Koledzy, bardzo, bardzo przepraszam za to, że... Ale Jezu, Andrzej, nie przepraszaj, to jest... No, hodowcy normalnie zrozumieją wszystko przecież. Także my na pewno jeszcze kolegę nie raz odwiedzimy. Serce boli. Ale ja myślę, że do rana jeszcze, jak dzisiaj przyleci trochę gołębi, jutro przylecą, jeszcze się będą schodzić, to trochę się to uzupełni. No, także bardzo dziękujemy za zaproszenie. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy. Jeszcze lata, kolejne sezony przed nami. Ten wprawdzie już się kończy pomału. Został jeszcze u was w oddziale jeden lot. Może jeszcze jakiś jeden będzie, ale to wszystko zależy od tego też, ile gołębi będzie już wszystkich. Mam nadzieję, że wam, koledzy, poszło... Koledzy, koleżanki, bo w naszym związku coraz więcej kobiet. Koledzy, koleżanki, że wam poszło lepiej niż mi. Wszystkiego dobrego, dobry lot. Bardzo dziękujemy również. Do zobaczenia i dobry lot. Powodzenia.